Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale znów będzie królować piłka nożna na najwyższym światowym poziomie, czyli będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. W tym najnowszym odcinku postaram się Wam przedstawić kilka wniosków, jakie pojawiły się po spotkaniu Polska-Walia. Także będę Wam opowiadał o napastnikach polskiej reprezentacji, jaka jest hierarchia w naszej drużynie. Ale zanim przejdę do konkretów, pamiętajcie o łapkach do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, także do komentowania, jakie Wy macie wnioski po tych spotkaniach, jaka jest Wasza hierarchia napastników, jaki jest Wasz ranking. Okej, no dobra, no to przechodzę do konkretów. Jeżeli chodzi o taki pierwszy wniosek po spotkaniu Polska-Walia, to przede wszystkim skuteczność jest do poprawy. To po pierwsze, z silniejszym rywalem typu Belgia, Holandia, czy jak będziemy grać z Argentyną, z Meksykiem na Mundialu, jeżeli nie będziemy skuteczni, no to przegramy bądź zremisujemy. No już na takim poziomie trzeba takie sytuacje, jakie mieliśmy w pierwszej połowie, wykorzystywać. No pamiętacie, gdy Robert Lewandowski nie zdobył gola w spotkaniu z Walią, gdy Buksa także nie strzelił, podobnie jak Piotr Zieliński. To jest do poprawy, to jest taki właśnie pierwszy wniosek. Mimo tego, że reprezentacja Czesława Michniewicza zdobyła w trzech spotkaniach 5 goli, zwykle rezerwowi te gole zdobywają. Wygrywamy spotkania, bo trzech spotkań nie przegraliśmy. Moi drodzy, no Czesław Michniewicz od czasów Pawła Janasa jest takim trenerem. To mimo tego jednak ta skuteczność jest do poprawy. No bo w spotkaniu z Walią mieliśmy więcej tych sytuacji, zdobyliśmy bramki, wygraliśmy to spotkanie, ale tak jak Wam mówię, no, gdy będziemy grać z Belgami i także z Holandią, no to tylu sytuacji nie będziemy mieli, więc to przede wszystkim jest ten taki pierwszy wniosek. To cieszy, że udało nam się przedłużyć tą taką serię tych spotkań z zdobytą bramką, bo wyobraźcie sobie, że to było już takie 18 spotkanie z rzędu, gdzie polska reprezentacja strzelała gole. Tą piękną, bym powiedział, serię zapoczątkował Jerzy Brzęczek, kontynuował ją Paulo Sousa, no i kadra Czesława Michniewicza dalej właśnie Tą serię przedłuża, oby ona się nie skończyła w spotkaniu z Belgią, z Holandią. Jeżeli chodzi o to spotkanie, no to powiem Wam szczerze, no nie jesteśmy faworytami w tych meczach i ja liczę na to, na remis, przy odrobinie szczęścia, ale tu zawsze Wam podkreślam, jeżeli marzymy o zwycięstwie z Holandią, z Belgią, no to nasza kadra musi zagrać perfekcyjnie, jako kolektyw, jako drużyna, każda formacja, a jeżeli to i będziemy skuteczni przede wszystkim, no to ja ucieszę się z remisów w tych dwóch spotkaniach. Także kolejny wniosek, to numer dwa, moi drodzy, to lewa obrona. Cały czas szukamy tego lewego obrońcę. Tak na dobrą sprawę, Puchacz nie zachwycił. To już Wam wspominałem w poprzednim moim materiale, gdy na gorąco komentowałem spotkanie polskiej kadry, choć ja cały czas Puchacza nie skreślam. Jest to młody zawodnik, jest on utalentowany i tak ja określam tego piłkarza jako diament, który należy oszlifować. Jest to pracowity piłkarz, ja w niego cały czas wierzę, że tylko musi grać regularnie, no bo w Unionie Berlin grał tylko w Conference League, zaczął grać regularnie w Transfersporcie, zdobył mistrzostwo, tam mu brakowało właśnie liczby asyst, goli, ale to taki pierwszy ten sezon za granicą możemy, tak bym powiedział, zapisać na plus, jeżeli chodzi o Puchacza. Były zawodnik Lecha Poznań ma potencjał, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby tego potencjału nie miał, to by nie był w miejscu, w którym jest. Wyobraźcie sobie, no przecież grał, pamiętacie jak grał fenomenalnie w barwach Lecha Poznań, gdy poznaniacy grali wtedy w Lidze Europy ze Sportingiem Lizbona. No pamiętacie też, weźcie pod uwagę, że jednak Czesław Michniewicz stawiał na niego w młodzieżówce, choć nie był on jego ulubieńcem, ale no jak trafiasz do młodzieżówki, to jednak ten potencjał, talent, jednak dany zawodnik możliwości ma. Weźcie pod uwagę, no jednak ta Hertha Berlin wyłożyła duże pieniądze za tego
zawodnika. Także trafił do Ligi Tureckiej. Tam w Lidze Tureckiej przebił się, zdobył mistrzostwo. Mateusz Borek wierzy w tego piłkarza. Także Jakub Wawrzyniak, czyli nasz lewy obrońca, wybitny reprezentant Polski, który grał przez wiele lat w Legii Warszawa, także w reprezentacji. Był na Euro 2008, 12, 16. No to popularny właśnie były zawodnik Widzewa Łódź, moi drodzy, wierzy w tego zawodnika, więc tak jak wam wymieniłem, kilku ekspertów, no jednak tak duża ilość ludzi, no nie może, tak bym powiedział, mylić się tak na dobrą sprawę. I tak wam tutaj opowiadam, że Puchacz dla mnie jest zawodnikiem, który ma potencjał i w przyszłości może być ważnym ogniwem reprezentacji. Zresztą też Paulo Sousa w niego wierzył, no bo Puchacz, można by powiedzieć, że był zawodnikiem Portugalczyka, no bo rozegrał ponad 10 spotkań u Sousy. I gdy spojrzymy na lewą stronę, no to tych takich piłkarzy, którzy operują tą lewą nogą, która jest ich naturalna, mamy niewielu. Gdy Rybus jest, wiecznie ma te kontuzje od kilku lat, no to już druga sprawa. Gdyby Rybka nie był kontuzjowany, to już powinien mieć ponad 100 meczów rozegranych w wykaże. Reca mnie nie przekonuje, no nie wykorzystał tej swojej szansy. Mimo to, że gra do bardzo dobrej lidze, co do tego, czy bardzo dobrze, no to jest kwestia, bym powiedział tak, do dyskusji, ale Reca gra regularnie w lidze włoskiej, czasem mu te kontuzje przeszkadzają, no ale swoją szansę w spotkaniu ze Szkocją przegrał. To fajne jest, że Czesław Michniewicz testuje po kolei różnych piłkarzy, tak? Puchacz dostał w tym spotkaniu szansę. Ten jego występ, no bym tak powiedział, bym ocenił tak umiarkowanie. Ta asysta jednak tą średnią ocenę podniosła i dalej bym szukał. Dobrze ktoś to określił, już nie pamiętam kto, czy to chyba dziennikarz Włodarczyk z Meczyki, albo jakiś inny, dobrze to fajnie podkreślił, powiedział, że Puchacz to jest taki zawodnik, który jest dobry na przykład na wejście z ławki, na mocniejszego przeciwnika. Musimy atakować. No i tutaj wiele razy wam tutaj mówiłem, także pisałem to w komentarzach na kanale sportowym, na Meczykach i no, na innych różnych portalach na Prawdzie Futbolu o tym, że właśnie Puchacz musi być regularny. Brakuje mu takiej regularności, bo potrafi właśnie rozgrywać takie dobre spotkanie jak przeciwko Hiszpanii, ale potrafi właśnie grać się nierówno tak jak grał z Węgrami, także z Anglią, potrafił dobrze zagrać z Albanią, moi drodzy, więc tak jak widzicie, jest to zawodnik, który ma potencjał i który wyznaje kult pracy, jest bardzo pracowity, a jak doskonale zdajecie sobie sprawę, że często właśnie talent połączony z pracą może sprawić, że zawodnik może wejść na wysoki poziom. I to nieraz piłkarze mówią o tym, że tak jest niewielka różnica między właśnie na tym, żeby wejść na wyższy poziom. Tylko trzeba robić swoje, pracować i cały czas uważam, że kilku piłkarzy jak Puchacz, Krychowiak, Zieliński, to oni są często za bardzo krytykowani, tak 20-30%. Jasne, można krytykować, ale ja nieraz odnoszę wrażenie, co by nie zrobił Zieliński, co by nie zrobił Krychowiak, co by nie zrobił Puchacz, on wobec nich, ta krytyka jest trochę przesadzona. I tak jak mówię, występ Puchacza w spotkaniu przeciwko Walii nie podobał mi się, ale ja cały czas w tego piłkarza wierzę i podkreślam, że on jest dla mnie takim diamentem do oszlifowania i jeżeli dalej będzie pracował tak, jak on pracuje, zobaczymy, jak będzie jego wyglądać ta sytuacja klubowa, czy wróci do Berlina, czy zostanie w Turcji. Moi drodzy, najważniejsze jest to, żeby grał regularnie. Teraz kolejni zawodnicy powinni dostać swoją szansę, bo tak na dobrą sprawę zobaczcie, że takim numerem jeden, nawet Czesław Michniewicz w Meczykach, w wywiadzie takim niedzielnym mówił w programie Piotra Włodarczyka, że Bereszyński to jest na dobrą sprawę na ten moment, jeżeli chodzi o tego lewego obrońcę, taką naszą jedynką, no bo jako ten taki piłkarz bardziej, który nominalny prawy obrońca, który operuje tą prawą nogą, może nam zabezpieczyć tą stronę. Na ten moment, gdy Kasz gra w pierwszym składzie na prawej stronie, no to wiadomo, to wtedy właśnie Bereś nam tą lewą stronę zabezpiecza, a
Na prawej ofensywnie gra Kaszy i z silniejszymi rywalami taki wariant wydaje mi się w tym momencie optymalny. I to jest właśnie bardzo fajne to, że właśnie selekcjoner ma takiego zawodnika, który może mu tą stronę zabezpieczyć. Ale oczywiście najlepiej byłoby, gdyby na lewej stronie grałby piłkarz, który nominalnie operuje tą lewą stroną. I tutaj będzie Czesław Michniewicz szukał różnych rozwiązań. Czekam, aż dostaną szansę kolejni piłkarze. Kolejnym takim zawodnikiem, na którego pewnie Czesław Michniewicz niedługo postawi, jest Pestka. Ten piłkarz grał regularnie w młodzieżówce Czesława Michniewicza. Za nim bardzo dobry sezon w Krakowi. Zdobywał gole, nawet w tym ostatnim spotkaniu w Ekstraklasie. 2 gole zdobył Pestka. Także pamiętacie, jak w młodzieżówce potrafił zatrzymać Kiezę, także Mojzykina i wielu, wielu innych piłkarzy w tych spotkaniach ze silnymi rywalami przeciwko Portugalii, przeciwko Hiszpanii. Gdy się broniliśmy, no to Pestka dawał radę. Operuje lewą nogą. Zresztą teraz jest po raz pierwszy na tym zgrupowaniu kadry. Mam nadzieję, że dostanie szansę debiutu. Czesław Michniewicz w wywiadzie wspominał o tym piłkarzu, że to jest ten jest to taki zawodnik, który potrzebuje pewnego rodzaju, no jest to dla niego nowość udział w zgrupowaniu i potrzebuje takiego czasu, żeby zaklimatyzować się i bardziej stanie się otwarty. I może też o tym się mówi, bo gdyby nie te kontuzje, no to na dobrą sprawę już Pestki dawno w polskiej ekstraklasie nie było. Pamiętacie, że zawodnik Krakowi przez pewien czas miał takie problemy, że przez rok leczył się, nie mógł grać regularnie, a jest to zawodnik z potencjałem. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. Także jeżeli chodzi o tą lewą stronę, no to tutaj ja chciałbym zobaczyć Zielińskiego. Nie Zielińskiego, tylko Zalewskiego. Zawodnik Romy, który jest nominalnie skrzydłowym. No, Mourinho postawił na niego w klubie z Wiecznego Miasta, gdy wykorzystał tą szansę, gdy Spinazzola był kontuzjowany, dochodził do siebie po tej kontuzji, no to Mourinho nie bał się namaścić tego młodego, utalentowanego Polaka, choć tak na dobrą sprawę Czesław Michniewicz mówi, żeby Zalewskiego by widział jako tego skrzydłowego. Też bym go zobaczył na skrzydle, no ale na to no zobaczymy. Czekam właśnie na to, żeby Zalewski i Pestka dostali szansę, ale wniosek po tym spotkaniu właśnie z Walią jest taki, że dalej musimy szukać tego lewego obrońcy. Takim numerem jeden jest Bereszyński, ale jeśli chcemy tego piłkarza z nominalną lewą nogą, tą naturalną, no to trzeba dalej szukać. No na razie zarówno Reca i Puchacz nie wykorzystali tej szansy w tym momencie. Właśnie tak chciałem wam powiedzieć. Teraz patrzę na moje notatki. Wniosek numer 3. Pewnie też macie podobne odczucia, że jednak polska reprezentacja to powinna grać ze skrzydłowymi albo z wahadłowymi. No to zresztą o tym wam opowiadałem po tym spotkaniu na gorąco, że jednak ten system, który Czesław Michniewicz testował w spotkaniu z Walią, gdzie graliśmy z tymi pomocnikami, no nie, jednak my jako Polska jest nie do końca gramy, nie potrafimy grać tym systemem. Robert Lewandowski narzekał na to, że nie dostawał dobrych podań, szczególnie w tej pierwszej połowie. Trzeba także wziąć pod uwagę, że przecież Moder nie grał, Szymański w tym spotkaniu odpoczywał, więc brakowało takich zawodników kreatywnych, a Krychowiak, Góralski, no jednak no, Roberta Lewandowskiego dobrze nie obsługiwali. To kolejny raz się to okazało, bo pamiętacie właśnie, że za czasów Jerzego Brzęczka także graliśmy na takich defensywnych, nawet 2 spotkania przeciwko Portugalii. Nawet jak dziś pamiętam, że z Portugalczykami wtedy przegraliśmy w Lidze Narodów 3-2, a dopiero właśnie jak pojawił się Błaszczykowski i Grosicki, no to te skrzydła zostały rozruszane, gole padły i przegraliśmy 3-2. No i powinniśmy jednak grać skrzydłowymi i wahadłowymi. W tym momencie, gdy jednak Moder czy są kontuzjowani, bo za mało jednak mamy tych takich kreatywnych zawodników do środka. To jest kolejny taki moim zdaniem wniosek warty uwagi. 4. wniosek, no to i to też cieszy, że no, nieraz mecze wygrywa się silną ławką, rezerwowymi.
pokaż mi, jakich jokerów masz na ławce. Czesław Michniewicz, gdy odwraca się, moi drodzy, na ławkę, spogląda, patrzy i może wypuścić Świderskiego, Milika, Piątka, czy wielu, wielu innych zawodników. No bo zobaczcie zresztą, podobnie jak za czasów Paulo Sousy, tak, teraz właśnie za czasów Czesława Michniewicza rezerwowi wchodzą i zdobywają gole. Czesław Michniewicz potrafi także no, czytać grę, potrafi wprowadzić zawodnika rezerwowego, który zmieni oblicze tego spotkania. To cieszy. To nie są te czasy, jak właśnie za Franka Smudy. Popularny Franc odwracał się, spoglądał, patrzył, drapał się w głowę. Kogo tutaj wpuścić? No i 75, 80 minuta. On nikogo nie wpuszczał. Tam kazał się grzać Grosickiemu. Pamiętacie Euro 2012? Czy innym piłkarzom? I ci piłkarze nie wchodzili. Mnie to zawsze irytowało, denerwowało, że jednak są ci piłkarze na ławce rezerwowych i nie wchodzą. I tak człowiek patrzył, no kiedy on wpuści rezerwowego? Tutaj Czesław Michniewicz na szczęście ma tych rezerwowych i w odróżnieniu do popularnego Franca nie szuka wymówek, nie mówi, kogo mam wpuścić, bo wtedy Franz Smuda tak na dobrą sprawę miał piłkarzy, których mógł wpuścić, tylko bał się ich wpuścić, obawiał się, że no, zawsze wyznawał taką tezę, twierdził, że jednak ci zawodnicy, którzy są na boisku, gwarantują większą jakość niż rezerwowi. I gdy jakiś rezerwowy wejdzie na plac gry, no to po prostu ten poziom gry obniży się i dlatego nie robił zmian. A jednak czy ta świeża krew jest potrzebna, no i ty rezerwowymi wygrywamy te spotkanie. No pamiętacie, przeciwko właśnie Szkocji, gola przeciwko Szkocji jako rezerwowy zdobył Piątek. Teraz właśnie w tym spotkaniu przeciwko Walii bramki zdobywali Świderski i także Kamiński. Moi drodzy, napiję się łyka wody i przechodzę do dalszych wniosków. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wnioski, moi drodzy. Ciekaw jestem waszej opinii, jakie wy macie wnioski, czy jeszcze dostrzegliście jakiś aspekt, analizując to spotkanie, czy przychodzi wam coś do głowy, czy może ja zapomniałem, nie wszystko wymieniłem, no nie jestem, bym tak powiedział, nieomylny, ale teraz właśnie nie wyłączajcie jeszcze swoich odbiorników, bo teraz przychodzę do napastników. Zobaczcie, gdy przeanalizujemy taki ten rok, zastanówmy się, kto jest, oprócz Roberta Lewandowskiego, kto jest tym napastnikiem numer 2, numer 3, numer 4, numer 5. Wiadomo, Robert Lewandowski jest poza rankingiem, jest bezapelacyjnie napastnikiem numer 1. Fajnie jest to, że mamy 5 snajperów, wobec których, znaczy, którzy toczą ze sobą rywalizację o dane pozycje. Jestem ciekaw, ilu Czesław Michniewicz zabierze tych napastników na mundial. Znacie moją opinię, nie raz i wiele razy tutaj w programach swoich mówiłem, że ja bym bezwzględnie zabierał 5 napastników. Skoro mamy tylu tych ofensywnych zawodników, no to jednak warto ich zabrać kosztem obrońcy czy pomocnika. Na mundial możemy zabrać 26. Choć niektórzy eksperci, jak Janusz Michalak, redaktor Smokowski, czy także redaktor Pol, mówią o tym, że Czesław Michniewicz zabierze 4 napastników. Ja bym zabrał 5. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Najważniejsze jest to, żeby ci napadziorzy zdobywali bramki. I jeżeli prześledzimy tą klasyfikację, i zresztą mówił o tym Czesław Michniewicz, że tym takim numerem 2 jest Buksa. Zresztą no, mieliśmy tego potwierdzenie, gdy wystąpił w spotkaniu przeciwko Waliom. Jednak napastnikowi, który lada chwila będzie reprezentował Lens i będzie w lidze francuskiej zdobywał gole, tam te spotkanie przeciwko Walii mu tak na dobrą sprawę no, nie zagrał dobrze. No, ale gdy spojrzymy na ten ostatni rok, no to ten Buksa rozegrał 8 spotkań w kadrze, zdobył 5 goli. Rozegrał 300
58 minut. Jest to bardzo dobra skuteczność. Napastnik, który ma 1,93 m i obok Roberta Lewandowskiego dobrze obaj piłkarze współpracują ze sobą i to jest numer 2. Takim w obecnej chwili takim napastnikiem numer 3 jest Karol Świderski, który wyobraźcie sobie, że w przeciągu roku jak debiutował, 15 spotkań rozegrał, zdobył 7 goli i zdobył ogólnie w przeciągu tych 648 minut zdobywał te bramki. No i Karol Świderski, gdy wchodził jako ten, bym powiedział, snajper, to potrafił zdobywać te bramki. Ma to coś, jest takim golladorem, jest takim lisem pola karnego. Potrafi przewidywać, gdzie ta piłka spadnie. No szuka, ma tego nosa i tak jak wspominał o tym Jerzy Engel, i takiego napastnika warto mieć. No zobaczcie, jak ta hierarchia się zmieniła, gdy Piątek, Milik w zeszłym roku, rok temu doznali kontuzji, wskoczyli ci dwaj napastnicy. Świderski pojechał na Euro, Buksa z kolei dopiero w czasie eliminacji nam się objawił. I między właśnie Buksą, Piątkiem i Milikiem i właśnie Świderskim będzie się ta toczyła walka. Ja mając w formie takich pięciu napastników, no to bym wszystkich zabierał, a szkoda byłoby ich tutaj, no z któregoś z nich zrezygnować, tak powiem wam szczerze. No i sytuacja wygląda tak, że Świderski jest w tym momencie numerem 3, bo jak spojrzysz, numerem 4 Piątek, numerem 5 Milik. Bo zobaczcie, bo jeżeli chodzi o Piątka, Piątek też jest takim zawodnikiem golladorem, który także ma nosa do zdobywania bramek, szczególnie za czasów Jerzego Brzęczka te bramki zdobywał seryjnie, także no i w czasie, gdy był zawodnikiem Paulo Sousa, ale zobaczcie, czy także w czasie, gdy kadencję rozpoczynał właśnie Michniewicz, Piątek też zdobywał bramkę. Piątek w przeciągu roku rozegrał 7 spotkań, zdobył 3 gole, ale i te 3 gole zdobył będąc na placu gry tylko 397 minut. Buksa 8 spotkań, też taka dobra, powiedziałbym, skuteczność zdobywania bramek w odniesieniu do minut, gdy przebytych na boisku 358, no to może się właśnie podobać. I tutaj Milik, który no, jeżeli chodzi o potencjał i renomę, no to Milik w formie może być napastnikiem numer 2. Tylko właśnie najgorsze jest to, że on od Euro 2016 no, cały czas prześladują go kontuzje. W ciągu tego roku rozegrał 6 spotkań w reprezentacji, zdobył jednego gola, przebywał 318 minut. Gdy zobaczymy na ten sezon, gdy grał w barwach Marsylii, no to zdobył ponad 20 bramek i zobaczcie, no to wynik ma taki, zdobył tyle goli, ile no, gdy kiedyś właśnie w barwach Marsylii grał legendarny ich napastnik Drogba. Pamiętacie takiego właśnie zawodnika reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, który później grał w barwach Chelsea? Milik ma właśnie potencjał, wiadomo, nie można z tego zawodnika rezygnować, ale właśnie dobrze było, gdyby właśnie były zawodnik Bayernu Leverkusen jednak wyleczył się, jednak żeby ten 28-latek, żeby go te kontuzje nie prześladowały, bo zobaczcie, przyjechał teraz na zgrupowanie, cały czas słyszymy o tym, że się leczy, nawet w ostatnim dzisiaj wywiadzie, który oglądałem z Czesławem Michniewiczem na meczykach, tam właśnie Michniewicz mówił o tym, że to będzie kwestia właśnie zawodnika, czy Mili w którymś z tych spotkań przeciwko Belgii bądź Holandii, czy wystąpi, no bo cały czas się leczy. Nawet trener reprezentacji powiedział o tym, że bardziej by się skłaniał ku temu, żeby na przykład zawodnik nie grał, żeby w pełni się wyleczył, no bo niedługo zaczynają się przygotowania do nowego sezonu, a lepiej jednak zdrowym wchodzić w ten sezon, żeby mieć to miejsce w Marsylii, a na przykład, no bo mogło być tak, że Milik gra w spotkaniu przeciwko, powiedzmy, Belgii, znów doznaje kontuzji, nie rozpoczyna tego właśnie okresu przygotowawczego, ale to jest kwestia zawodnika, jak znam Milika, jeśli nawet będzie tak zdrowy na 95%, to będzie chciał grać, bo wiadomo, sportowcy no to są ambitni i każdy piłkarz, nawet Robert Lewandowski, chce grać w każdym spotkaniu. No to mnie martwi to, bo tak gdy spojrzymy na Milika, to wyobraźcie sobie, że on 2016 roku zdobył mniej więcej 6 goli. Rozegrał 36 spotkań, zdobył 6 goli. Wśród nas, kibiców piłki nożnej, ekspertów, dziennikarzy, pasjonatów futbolu, tak jak nieraz właśnie mawia o tym Mateusz Borek,
cały czas my mamy gdzieś tam w pamięci te spotkania eliminacyjne, gdy kadra Nawałki potrafiła właśnie się zakwalifikować na Euro 2016, gdzie Milik razem współpracował z Robertem Lewandowskim, gdy napastnik Marsylii, pamiętacie, strzelał tego gola przeciwko reprezentacji Niemiec na Stadionie Narodowym, gdy właśnie pokonywaliśmy reprezentację Lewa, moi drodzy, to my to wszystko mamy w pamięci, tą wspaniałą grę, czy Euro 2016. Gdy właśnie na Euro zdobywał bramki. Nam to zapadło w pamięci i gdy myślimy, napastnik numer 2, Robert Lewandowski, że Lewy i Milik razem potrafią współpracować i że to byłoby najlepsze rozwiązanie, ale nie możemy cały czas żyć właśnie tym wszystkim pamiętać, bo tak jak spojrzymy na to wszystko zero-jedynkowo, tak mówiąc poprawniczemu, no to logika mówi nam o tym, że jednak, powiedzmy sobie szczerze, jest to już pewnego rodzaju przeszłość, że Milik ma taki potencjał, że jeśli właśnie zdrowie, nie będzie miał problemów ze zdrowiem, no to cały czas jest groźnym zawodnikiem i którego trzeba za wszelką cenę zabrać. Więc tak jak ja wam tutaj mówię, że ja bym z żadnego tego napastnika nie rezygnował. No to jak tutaj Janusz Michalak mówi, dziennika ekspert Kanału Plus i także ekspert ESPN, moi drodzy, były reprezentant Stanów Zjednoczonych, także były reprezentant młodzieżowej reprezentacji Polski. Mówi o tym, że ktoś musi wypaść. No ale jak tak spoglądam jednak, no to tak powiem wam szczerze, że mając do dyspozycji właśnie Roberta Lewandowskiego i takich piłkarzy jak Milik, Piątek czy Buksa, no to bym żadnego z nich, Świderski, nie rezygnował. Bo wyobraźmy sobie, jest właśnie już, mamy za kilka dni ogłoszenie kadry na Katar i zobaczcie, jest taka sytuacja jak teraz, że Robert Lewandowski, wiadomo, jest poza konkurencją, Buksa w formie strzela za golem, Świderski, że jest ta hierarchia. No to co, rezygnujecie z Piątka czy z Milika? Jeżeli oczywiście Milik jest w pełni sił, 100% zdrowy, no to ja zabieram wszystkich tych pięciu napastników. Z żadnego nie rezygnuję. Tak mi się wydaje. No to byłby trudny orzech do zgryzienia. Tak wam to ujmę. W tym momencie, gdy spojrzymy właśnie na Piątka i na Milika, na ich karierę, tak? Piątek grał w Milanie, w Genui, w Fiorentinie, tam strzelał właśnie gole i grali w topowych ligach. To gdy spojrzymy właśnie na Piątka i Milika, to dojdziemy do wniosku, że oni już mają doświadczenie, że grali w tych topowych ligach, a Buksa będzie dopiero grał, Świderski także, ale jeżeli chodzi, spojrzymy w kontekście reprezentacji, no to jednak Buksa w tej kadrze mają, zarówno Buksa i Świderski mają to coś, sprawdzają się w kadrze, zdobywają bramki. Milik i Piątek te gole także zdobywali, choć w ostatnim czasie są na zakręcie swojej kariery. No, Milik bardzo dobrym, i to też na plus właśnie byłego zawodnika Ajaxu Amsterdam, że mimo tych problemów kontuzji, mimo tego, że w Marsylii nie zawsze grał w pierwszym składzie, bo tam pamiętacie, że Payet często grał jako taki fałszywy napastnik i także Milik miał z trenerem Marsylii, czasem się nie dogadywał z Argentyńczykiem, był rezerwowym, to mimo tego właśnie tych problemów z trenerem, także plus do tego wliczając różne kontuzje, które go prześladowały przez ten sezon, no to osiągnął niesamowity wynik, 20 goli, czyli zdobyć tyle bramki, ile Digder Drogba, no to jest coś, no z takiego napastnika nie można rezygnować, także do tego weźcie pod uwagę, no Piątek, no póki wtedy jeszcze nie doznał tej kontuzji Achillesa, no to w tej Fiorentinie odbudował się, tam potrafił się znów strzelać go za golem, później niestety po tej kontuzji przestał strzelać, ale ja cały czas uważam i mam nadzieję, że jednak on nie będzie grał w tej Hercie i Hertha Berlin go sprzeda właśnie, że znów trafi do Ligi Włoskiej, bo ten klimat mu tutaj służy, tak jak wam mówiłem, że Piątek nie jest tak zwanym turystą, tak jak nazywam Milika, Zlatana Ibrahimowicza,
czy wielu, wielu innych piłkarzy, no to Piątek jest takim zawodnikiem, któremu bardziej właśnie ten włoski klimat służy. No niektórzy piłkarze są królami, panami danej jednej ligi. Tak jak właśnie mojej mamie opowiadałem o Piątku, o tej całej sytuacji, o napastnikach. Moja właśnie mama, podobnie jak mój tata czy moja siostra mniej, są pasjonatami futbolu, więc nieraz właśnie im opowiadam o tych, o reprezentacji Polski ogólnie, o futbolu. No i właśnie, i gdy opowiedziałem tą całą sytuację o Piątku, to jednak moja mama stwierdziła, że po prostu to jest tak, że ten klimat, te powietrze włoskie Piątkowi bardziej służy. No nieraz jest tak, że po prostu pewnego rodzaju, no jednak te Włochy, otoczka, piękna architektura, słońce, jedzenie, także do tego ta fiesta, to wszystko, styl życia, poranne espresso, do tego dobre, no są takie we Włoszech, nie wiem czy jedliście, gdzieś tam w okolicach Sycylii, Palermo, takie bym, tak powiedziałbym, takie okrągłe z serem, no ja nie wiem jak się to nazywa, ale pyszne na śniadanie takie wybory. I po prostu ten styl, czy ogólnie właśnie pizza, spaghetti, wieczorna siesta, we Włoszech zwykle jest tak ogólnie w ciepłych krajach, czy nawet jak jest gorąco, to że nam się jeść nie chcę. Ja zwykle tak mam, że no potrafię tam zwykle tutaj, gdy się żyje w Warszawie, no zwykle tak jak na sportowca przystało, zwykle staram się jeść 5 posiłków dziennie, co 3 godziny, 3-4 godziny regularnie, tak od wielu lat, także dbam o nawodnienie, takie mam podejście, ale właśnie gdy przychodzą takie, gdy jadę do Włoch, przykładowo, czy Hiszpanii, czy gdzie indziej, gdzie jest ciepło, to zwykle tak mam, że po prostu śniadanie zjem i później jakaś kawka i dopiero jem obiad, kolację, no zwykle, albo ewentualnie jakiegoś batona proteinowego, bo zwykle jest tak, że jednak w tych ciepłych krajach się nie chce jeść, choć mimo tego, że tam potrafię przez godzinę mniej więcej pływać, ale najważniejsze jest woda, nawodnienie. Może to też wynika, że dużo wody piję. I wracając do tego, właśnie ten klimat, ten właśnie włoski służy Piątkowi. No ja mam nadzieję, że no Fiorentina nie chce go wykupić, ale mam nadzieję, że któryś włoski klub go wykupi. No mam nadzieję, że jego otoczenie tak postąpi. Właśnie wracając do napastników, ja z żadnego z tych snajperów bym nie rezygnował i bym bym wszystkich ich powoływał. W tym momencie moja hierarchia jest taka: Lewandowski numer 1, numer 2 Buksa, numer 3 Świderski, numer 4 Piątek, Milik, tak bym powiedział, na równi, ale pewnie u Czesława Michniewicza po tym golu zdobytym Piątek jest tym numerem 3. Ale pamiętacie jak za czasów Brzęczka, gdy tego Buksy i Świderskiego nie było, no to my się zastanawialiśmy. Brzęczek zwykle nie powoływał tych zawodników na pozycję numer 4, numer 5, no bo wtedy Piątek i Milik byli w fenomenalnej formie i zastanawialiśmy się, co się stanie, gdy ci dwaj zawodnicy wypadną. Później właśnie życie nam napisało historię, ci napastnicy wypadli, pojawili się kolejni, Buksa, Świderski, i wykorzystali swoją szansę. Także pamiętajmy o tym, że w odwodzie są też Klimala i Benedykczak. No Klimala, nawet z tym Czesław Michniewicz się nie kryje, napastnik, który gra w MLS, który grał na początku w Celticu Glasgow. Pamiętacie, jak właśnie z Jagiellonii Białystok trafił do Szkocji. W Szkocji tam strzelał regularnie i za te kilka milionów zapracował na transfer do MLS. W MLS w ostatnim czasie jest moda na Polaków. Amerykanie cenią polskich piłkarzy. No to jest za sprawą tego, że między innymi właśnie Przybyłko, także Frankowski. Ci piłkarze zrobili kolejnym naszym rodakom reklamę i jesteśmy szanowani, tak jak we Włoszech jest tam moda. Polacy są pracowici i w MLS, i to też jest dobra liga, do której trafiając można wejść na wyższy poziom, 2-3 lata pograć i tak jak Frankowski trafić do ligi francuskiej, tak jak teraz właśnie za chwilę Buksa znów, także w League One wyląduje. Jest to dobre miejsce do
zbudowania swojej kariery. No i właśnie, wracając do Klimali, ten były zawodnik Jagiellonii Białystok w tym momencie jest jakby takim napastnikiem numer 6, bo gdyby odpukać, coś by się stało Piątkowi, Milikowi, Buksie, no to właśnie ten Klimala miałby trafić do kadry. Zresztą właśnie Czesław Michniewicz z nim się spotykał, gdy był na tournée w Stanach, rozmawiał z nim. Tutaj jeden właśnie z wypowiadających się u mnie na kanale Monety, cały czas już od kilku lat o Klimali przypomina, między innymi także przypomina o Przybyłku. Moi drodzy, zawodnik, były zawodnik Kaiserslautern, powiem wam szczerze, on ma jednak pecha, no bo kilkadziesiąt tych spotkań w młodzieżówce polskiej rozegrał. Niestety, no jest wielka konkurencja w tym momencie, bo tak jak właśnie wam mówię, no w Philadelphia Union strzelał gol za golem, teraz jest gwiazdą Chicago Fire, a jest to taki piłkarz, zresztą Czesław Michniewicz mówił o tym, że to jest taki zawodnik, bym powiedział, o profilu podobnym do Buksy, Buksy, Piątka, no i w tym momencie ciężko mu jest się przebić, jest po, no zbliża się do trzydziestki i tego zawodnika także bym jednak sprawdził za tak zwany całokształt, no ale powiedzmy sobie szczerze, no ale to też mi się podoba, że tak jak wam w poprzednim materiale, gdy właśnie analizowałem spotkanie Polska-Walia, opowiadałem wam i taką, ukułem tutaj taką tezę, mówiąc o tym, że polska reprezentacja, jeżeli chodzi o napastników, to teraz mamy taki kłopot bogactwa, tak jak właśnie kadra Włoch za czasów właśnie, kiedy tam grał. Pamiętacie, gdy już pod koniec kariery Roberto Baggio się nie łapał do kadry, był Totti, był Alexander Del Piero, był Vieira, był Montella, Del Vecchio, później był Luca Toni, Gilardino, no moi drodzy, no to było z kogo wybierać. Filippo Inzaghi, Simone Inzaghi, no i w tym momencie, jeżeli chodzi o napastników, to my mamy taki kłopot bogactwa jak reprezentacja Włoch na początku lat 2000, właśnie w tej całej dekadzie bym powiedział, lata 2000 do 2010, i warto z tego właśnie korzystać. I jeszcze nie zapominajmy, że jest ten młody Benedykczak, który właśnie razem z Buffonem gra w Parmie. Pamiętacie, jak Benedykczak właśnie w młodzieżówce zdobywał gole, więc były zawodnik Pogoni Szczecin, to także jest przyszłość naszej reprezentacji, więc nie mamy się o co martwić w przypadku kontuzji tych innych właśnie napastników. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Czekam na wasze opinie. Jakie wasze są wnioski po spotkaniu Polska-Walia? Po drugie, jaką macie hierarchię napastników? To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Życzę wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!